Cześć, jestem Klaudia Taka nam no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na uproszczonych modelach przedstawiających izotopy trzech pierwiastków chemicznych podano liczbę nukleonów, czyli z sumę protonów i neutronów w jądrze, elektronów, czyli tu mamy elektrony, no i powok elektronowych. Zapisz nazwę podanych pierwiastków chemicznych, które występują w postaci tych izotopów, a następnie podpisz je stosując zapis. Ok. Mamy ten zapis, czyli inny zapis, niżeli mamy w układzie okresowym pierwiastków, w tym, w tym podręczniku. Szukamy, mamy tutaj liczbę elektronów. Liczba elektronów jest zawsze równa liczbie protonów, czyli dwójki. A ta dwójka musi być na liczbie atomowej. No i szukacie, szukacie i znajdujecie hel. Czyli... Tutaj wszystko będzie mieć tą dwójeczkę. Natomiast liczba ta tutaj to jest liczba większa, czyli jest to masa atomowa, czyli liczba, czyli suma protonów oraz neutronów w jądrze. Więc to jest to, co oni nam tutaj podali. Bo zwróćcie uwagę, jeżeli śledzicie ten kanał lub robiliście wcześniej sami jakieś zadania, to było napisane tutaj plus 3. To oznaczało liczbę protonów. No, a tutaj mamy sumę w jądrze. więc tutaj wpisujemy trójkę, tutaj wpisujemy czwórkę, a tutaj wpisujemy piątkę. Ok. Teraz sumujemy nasze elektrony i mamy ich 6. Ok. To znaczy, że mamy do czynienia z czymś, co ma szóstkę na liczbie atomowej. Jest to węgiel. I tutaj wpisujemy to w naszą szóstkę. W każdym, oczywiście. Dobra. Natomiast tutaj trzynastkę. Tu czternastkę. A tutaj piętnastkę. Znowu sumujemy i mamy 20. Po raz kolejny szukamy pierwiastka, którego liczba atomowa wynosi 20. Otrzymujemy, znaczy otrzymujemy. Znajdujemy wapń. Czyli mamy Ca. I to ma tutaj sobie eleganckie 20, tu 36. Tu mamy, no się, już mało co mieści. 20, tu 37. No a tutaj oczywiście też będzie 20, ale tutaj już będzie 38. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!